Czego ci nie mówią właśnie? Witam w cyklu Czego nie mówią ci chrześcijanie? Czy możliwa jest zamiana 10 przykazań podanych Mojżeszowi przez samego Boga na inne, znane nam dzisiaj? Tak, to dość niewygodny fakt. Brzmi to zbyt sensacyjnie? Chcesz się przekonać? Poznaj tajemnicę 10 przykazań. O jakie tajemnice ci chodzi? Przecież każdy zna 10 przykazań i są one bardzo jasne i bez żadnych tajemnic. Mylisz się. Są tu dość niewygodne i zatajane przez Kościół katolicki fakty. Chcesz się przekonać? To posłuchaj. To, czego dzisiaj uczą katolików o przykazaniach, to taka wybaczona kopia przykazań. Rzeczywiste przykazania są opisane w Biblii, w tak zwanej Księdze Wyjścia. Najlepiej zaś czytać zachowane hebrajskie kopie, do dziś znane jako Kodeks Leningradzki. Popatrzcie na zestawienie. Na początku wszystko wydaje się być w porządku, ale już na wstępie widzimy, że 10 przykazań nie jest dla nas. A dla kogo? Bóg dał przykazania tylko dla swojego ludu, wywiedzionego z niewoli w Egipcie. Mało tego. Oczywiście, tylko dla Żydów. To dowiemy się, że przykazania stanowiły przymierze Boga z tym ludem. Dlatego oni się pysznili. Czego miał on dostać ziemię innych ludów. No niepotrzebnie się pysznili, to wiadomo. Wcześniej zabiwszy oczywiście wszystkich mieszkańców. Oczywiście nie czuję się częścią tego ludu, nikt nie wywiódł mnie z Egiptu i nie zamierzam nikogo zabijać, by go pozbawiać ziemi. No, ale może ktoś z chrześcijan się czuje i zamierza. Popatrzmy uważnie na słowa Biblii i obecne nauczanie Kościoła. Jak zatem widać, oryginalnie na swoim miejscu jest tylko jedno z 10 przekazań? To tylko 10%. Ta baba tu niepotrzebna, tak, jest. To jest słaby wynik jak na zachowanie słów samego Boga. Jednak nawet to jedno jest wypaczone. Jak to wypaczone? Jak chcesz wiedzieć, co on oznaczało, sięgnijmy po zachowane kopie. Teraz różni ludzie nadają, różni. Kim są ci inni Elohim, do których nie wolno się zwracać w obecności Jahwe? Watykańscy tłumacze, tacy jak Mauro Biglinio, otwarcie przyznają, że nikt nie zna obecnie znaczenia słowa Elohim. Naprawdę wiemy tylko tyle, że starohebrajskie Elohim to liczba mnoga, czyli grupa osób, co potwierdza kontekst tego innych zdań. Jest ono identyczne z ugarycką liczbą mnogą od L. Sędzia Bóg. I się bierze lektora, który mówi normalnie. L lub dzieci L. Przeszkadza. Zatem oznaczałoby to raczej dzieci Boga, nie zaś samego najwyższego Boga. Obecnie tłumaczy się Elohim jako Bóg i to w kontekście wszechmocnego i jedynego, czyli w liczbie pojedynczej, co jest ewidentnym błędem. Ale to tylko doskonałość i dobowość tłumaczenia, nic takiego. Dobrze, przyjmijmy zatem na chwilę katolickie tłumaczenie.
Jak zachowuje się na kult Jezusa, który jest świętej, Maryi wszystkich świętych, których są setki? Ty babę wcale nie słychać. Po co ona tam gada? Przecież to wbrew przemoż kazania. No tak. Jahwe, zawierając przymierze, poprzez przykazania zaznaczył, że jest Elohimem mściwym. Nie jest mściwym. To jakieś takie porąbane, debilne. No gdzie mściwy? Miłosierny, łaskawy. Mojżesz opisał Biblię. Zasługuje przykazanie trzecie. Mściwy. To jest ważne, bo znajduje się... Za morderstwo to była mściwość. No to a co nie? Świętym a kara musi być. Ale to nie jest taka mściwość, jak u tych pogańskich bóstw było. Bo ja tu chcę zrównać. W świętą niedzielę, jak Bóg nakazał czcić choć babę znalazł, wiesz, pomywaczkę i w Piśmie Świętym zamiast mówić, to ona przeszkadza. Zmieniony, a nie odwołany. Oto, co mówi Wikipedia o szabacie. Szabat, szabas, sabat, sobota. Hebrajski odpoczynek. W judaizmie i tradycji chrześcijańskiej ostatni, siódmy dzień każdego tygodnia. To dłuższy temat, ale przedstawię suche fakty. Dużo przeszło, bardzo ładnie. Tak, suche fakty przedstawiaj, tak. Także ciekawe, tego ci nie mówię. Tajemnice 10 przekazań. Witam w cyklu Czego ci nie mówią? Jakieś przerwy. Czy możliwa jest zamiana 10 przykazań podanych Mojżeszowi przez samego Boga na inne, znane nam dzisiaj? Tak, to dość niewygodny fakt. Brzmi to zbyt sensacyjnie? Chcesz się przekonać? Poznaj tajemnicę 10 przykazań. No, chociaż Biblię tysiąclecia pokazali Wyszyńskiego. Drugie wydanie. Wszędzie zawierał imię Boże Jahwe. Wiesz, co mówi przykazanie szóste? Zacznijmy od tego, że Żydzi mieli wiele żon i konkubin, na co pozwolił i sam Bóg. Jakby tego było mało, to seks ze służbą czy niewolnicą był codziennością i nie był nawet uznawany za grzech. No chyba, że była ona przeznaczona dla kogoś innego lub była wyzwolona z niewoli. Tak. Wtedy za taki grzech dawało się datek kapłanowi. A no właśnie. Ha. Ciekawe. Za wszystko współżycie z niewolnicą było nawet małżeńskim obowiązkiem. Jeśli nie miało się dzieci od swojej żony. Za spóźnione rachunki też trzeba płacić. Dlatego ona mówi, że proszę spóźnić tam z poślizgiem. Ja mówię, no z poślizgiem, ale to... Tak. Do tego można było gwałcić, bo jedyną sankcją było poślubienie gwałciciela. Jeżeli zgwałcona była dziewicą, należało jeszcze zapłacić ojcu za jej cnotę i zgwałcona była twoja na zawsze. Grzechem zaś był tylko seks z żoną innego Żyda i za to... To jest jasne? Zabijała. Ale ponagrywali. Ha! Jak krowie na rowie. Tak ponagradzali. Także proszę Państwa, czego ci nie mówią tajemnice 10 przykazań, część druga, a papież, może tu papież, zobaczmy. Podobnie jest z przykazaniem 7, chociaż brzmi ono szlachetnie, ale złodziejstwo jest zakazane wszędzie, nawet w ateistycznych i pogańskich państwach. To i było, tego Bóg nie musi nikomu... Następna, czy pewnie papież. Wydaje Wam się, że wiecie, kim jest papież. Może nawet znać nazwiska i przybrane imiona kilku z nich. Jednak, czy na pewno macie pojęcie, kim jest papież? Zobaczmy to zatem. Witam w cyklu Czego ci nie mówią?
czego myślą ci chrześcijanie? Na początek powiem, że papież jest królem, a Watykan królestwem, a dokładniej monarchią elekcyjną i teokratyczną. A ja naiwnie myślałem, że królestwo Jezusa jest nie z tego świata. No cóż, myliłem się. Następcy Chrystusa mają zupełnie realne królestwo na tym świecie. Mm-hmm. O samym Watykanie zrobię osobny materiał, a będzie on pełen zaskakujących faktów. Wracamy jednak do papieża. Od wieków papieże byli powiązani z seksem. Sami korzystali z dziwek i oficjalnie korzystali z ich pieniędzy. Nie wierzysz? To popatrz. Jak uważacie, że to przeszłość, to poczekajcie na kolejne moje filmy. Według moich danych do dzisiaj dostojnicy kościelni zarządzają domami publicznymi w Watykanie i mają z nich korzyści finansowe, czyli są alfonsami. Może tak odczytywali opowieść o Jezusie i nierządnicy z Biblii? Kto wie? Przejdźmy do finansów. Papież oficjalnie ma do dyspozycji setki milionów, a mniej oficjalnie miliardów, co ujrzało światło dzienne choćby przy okazji prac komisji powołanej przez Franciszka, gdzie odkryto prawie 1,5 miliarda euro, których nie było w oficjalnym budżecie. Nadmienię tylko, że na kontach watykańskich było 5 miliardów euro, co w 2012 stwierdziła komisja badająca sprawę prania brudnych pieniędzy. No cóż, nie wiem jak papież godzi te miliardy leżące sobie na kontach bankowych z umierającymi z głodu dziećmi, ale widocznie radzi sobie dość dobrze. Zatem wiemy, że papież to monarcha i to dość bogaty, nawet bazując tylko na oficjalnych i upublicznionych danych. Ale czy wiecie, jaki jest oficjalny tytuł papieża? Pontifex Maximus. Możecie zapytać, a cóż to za dziwna nazwa na następcę Jezusa? Zatem następca Jezusa nosi tytuł pogańskiego najwyższego kapłana i cesarza rzymskiego? No cóż, tak. Ciekawe, co by powiedział sam Jezus, ukrzyżowany przez Rzymian. Papież jest władcą absolutnym i jego decyzje są ostateczne i nie podlegają żadnym odwołaniom. Mam dla was zagadkę. Czy wiecie, kto może zostać takim papieżem? Mylicie się. Oto właściwa odpowiedź. Jednak katolickie media często kłamią bezczelnie w tej sprawie, ukrywając oczywiste fakty. To oczywiście bzdura i kłamstwo, mydlenie oczu i unikanie niewygodnej prawdy, że papieżem może zostać każdy z nas, bo przepisy prawa kanonicznego mówią tylko o tym, że jeśli wybrany elekt nie jest biskupem, to po wyborze nim zostanie. W ogóle to pomysł z wyboru papieża przez grono kardynałów powstał 1000 lat po Chrystusie. Datuje się on od czasów papieża Mikołaja i usankcjonowany był przez papieża Grzegorza. Odbywa się ono podczas tak zwanego konklawe. Jest to słowo pochodzenia łacińskiego na oznaczenie zamkniętego pomieszczenia. Czy wiecie, że papież jako jedyny człowiek na ziemi może być nieomylny? Tak, to prawda. Mało tego, jeśli tej prawdy nie uznajesz, to automatycznie zostajesz wykluczony jako katolik ze wspólnoty, gdyż jest to jeden z dogmatów wiary katolickiej. Zatem musimy w to wierzyć, żeby należeć do Kościoła katolickiego. Jeśli was ten temat zainteresuje, przedstawię go dokładniej w innym materiale. To, że kobieta nie może być katolickim księdzem, to pewne wiecie, ale czy wiecie, że kobieta może zostać kardynałem? Zatem, czy może kobieta zostać papieżem? Nie, kobieta nie może zostać papieżem. Zapytasz dlaczego? Ponieważ, żeby pełnić obowiązki papieża, trzeba zostać biskupem Rzymu, czyli przyjąć święcenia kapłańskie. A to już jest zakazane przez naszego świętego papieża Polaka. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki.
właśnie. Kolejne odcinki. Boże, jakie to ciekawe. Biblia na przykład. Co to jest Biblia? Często używa się tego słowa i pewnie wydaje ci się, że wiesz, o czym mówisz. Czy aby na pewno? Sprawdźmy to zatem. Witam w cyklu Czego ci nie mówią? Witam w cyklu Czego nie mówią ci chrześcijanie? Czy to możliwe, że nie da się jednoznacznie określić czegoś Biblią? Że tak naprawdę to żadna, jedyna i prawdziwa Biblia po prostu nie istnieje i nigdy nie istniała. Nikt wam o tym nie powiedział? Ciekawe dlaczego. Takie właśnie dogmaty są dla mnie kuszące. Przysłowie mówi, najciemniej jest pod latarnią. Spójrzmy zatem na fakty. Obecnie znane nam przekłady tzw. Biblii zostały napisane około 400 lat po Jezusie. Już nawet w Wikipedii czytamy. Do IV wieku nie było powszechnie przyjmowanego kanonu Biblii. Lokalne kościoły, jak i poszczególne regiony miały doń własne podejście. Pewnie wiecie, że różne odłamy religijne mają różne wersje tzw. Biblii. Jednak łudzicie się, że jest jedyna i prawdziwa i to pewnie jest to ta, którą wy wierzycie. Cóż, tak nie jest i nigdy nie było. Pomimo, że Stary Testament jest najlepiej zachowany z całej tak zwanej Biblii, właśnie. Dzięki specjalnemu cyfrowemu systemowi zapisu, o czym może kiedyś dokładniej opowiem, to i on nie jest idealną kopią. Właśnie. Ponieważ i tutaj nie ma jednej zachowanej wersji. Nie musi być aż taką idealną, jak ty sobie myślisz. Jakiś durny facet. Słowo Boże i tak lekceważyć. Słowo Boże jest z papieru, no to co ma być idealne? Czego nie mówią ci nauczyciele? Poczekajcie. Czego nie mówią ci nauczyciele? Dzisiaj wyjątkowo łatwy quiz audiotele. Kim był Mickiewicz? Witam w cyklu Czego ci nie mówią? Ta muzyka to jest, jak to mówią, zajebista. Wszyscy wiemy, kim był Adam Mickiewicz. Ale on cicho mówi, a ta Polak, muzyka... patriota, zagłośna. Chrześcijanin, szlachcic i wzór cnót obywatelskich. To niego nie będzie słychać. Ale zadajcie sobie pytanie, skąd to wszystko wiecie? Zagłośna, czy kiedykolwiek jak czytaliście jakieś o historyczne źródła na jego temat? Szczerze wątpię. Jak większość, czerpiecie wiedzę ze szkolnych lekcji, które zakrywają bardziej na pogadanki propagandowe niż rzetelne źródło informacji historycznych. Co się robi, to w miarę dostosowane, a nie tu jakiś chłop. Dzisiaj zatem przejdziemy dość łatwy quiz na temat wiedzy o Mickiewiczu. Przestraszona. Jakby ktoś ją chciał zgwałcić. Szemrze jak strumyk. Nie, bo to jest ta niewolniczka. To bez wątpienia. Ją chcieli zgwałcić. Jednak niektórzy badacze wskazują, że matka Barbara Majewska pochodziła z szlachcianów Żydów, tak zwanych frankistów. To miałoby sens, patrząc na jego życiorys. Przecież to właśnie Mickiewicz ukuł swoje powiedzenie o Żydach jako starszych braciach, co następnie nazwał medialnie Jan Paweł II. Ponadto przekład Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego na język hebrajski ukazał się już w Paryżu w 1881 roku. Jego jedyną małżonką była Żydówka, Celina Szymanowska. Zatem jego dzieci to pełnoprawni Żydzi. Sam Mickiewicz w Turcji zbierał Żydów i zakładał tzw. Legion Żydowski. Trzeba jeść i się nie pytać, jako Żydówka. Zamierzał sfinansować to za pieniądze żydowskich bankierów, w tym zasłużonych masonów Rothschildów. Generalnie mocno chciał służyć w sprawie żydowskiej. Co najciekawsze, Mickiewicz oficjalnie przeszedł na judaizm i sam uważał się za Żyda. Zatem tak, można powiedzieć, że Mickiewicz był Żydem. Litwa! Czy Mickiewicz był masonem? Jak myślisz? Co sądził o masonach? No wtedy się rozwijało to. Tak, zdecydowanie był masonem i miał stopień co najmniej czeladnika. Czy później uzyskał wyższe wtajemniczenia? Tego nie wiadomo, ale masonem pozostał, bo z masonerii się nie wychodzi za życia. Przypomnę tylko, że mason przysięga na swoje życie, że będzie przede wszystkim służył loży i braciom, nawet przed swoim krajem, rodziną i wiarą. Zatem składając taką przysięgę, zdradza się swoich najbliższych, religię i ojczyznę.
Czy Mickiewicz dopuszczał się zdrady? Jako mason na pewno tak. Jako przeszta Żyd także, bo zdradził swoją religię. Jako mąż zdradzał niemal etatowo. Jednak jeżeli tego byłoby wam mało, to dodam, że jego kochanką była agentka policji carskiej, Karolina Rzewuskich-Sobańska. Była ona także zresztą kochanką Puszkina i wielu innych. W tym zaś czasie, kiedy go poznała, była kochanką generała Iwana Osipowicza de Witte, który wsławił się okrucieństwem względem powstańców listopadowych. Wyczytałem także, że w trakcie procesu filomatów Mickiewicz zgodził się zostać agentem carskiej policji politycznej, zdradzając tym samym swoich przyjaciół. Część z nich zapłaciła bardzo wysoką cenę, jaką było na przykład zesłanie. To chyba dość oczywiste pytanie. Każdy, kto słyszał o Mickiewiczu, wie o jego romansach. Był atrakcyjny, wykształcony, znany i podziwiany. Czy takiej kombinacji oprze się wiele kobiet? Lista romansów jest bardzo długa i niekompletna, ale najważniejsze i dobrze udokumentowane były. Ciekawym zestawem jest matka jego przyszłej żony oraz przyrodnia siostra jego żony. Właściwie oszczędził tylko babcię staruszkę. Nasz wieszcz głównie lubował się w wodzeniu mężatek. Najwidoczniej miał jakieś kompleksy z dzieciństwa, które usiłował tłumić pijaństwem i licznymi romansami z kobietami innych mężczyzn. Czasem romansował z dwoma jednocześnie, co raz się wydało i stąd o tym wiemy. Jednak najmniej chlubnie się wsławił podczas powstania listopadowego. Zamiast walczyć o wolną ojczyznę, wolał romansować z córkami i żonami powstańców, którzy właśnie oddawali życie za wolność ojczyzny. Te przerwy takie dziwne. Wcale nie lepiej poczynał sobie po ślubie. Doszło nawet do tego, że przez 10 lat mieszkał jednocześnie z żoną i kochanką, które na zmianę rodziły mu dzieci. Mickiewicz nie tylko był kochliwym kupidynkiem, ale i był z niego kawał łobuza, szczególnie po alkoholu. Znane są niektóre jego wyczyny, jak choćby pobicie ojczyma Juliusza Słowackiego. Kiedy indziej zaś uderzył świecznikiem szambelana Nartowskiego, który ośmielił się adorować jego ówczesną kochankę, panią lekarzową Karoliną Kowalską. Dla naszego wieszcza mogło to się zakończyć całkiem nieciekawie, ponieważ w zemście szambelan doniósł mężowi o romansie. W wyniku tego Mickiewicz otrzymał dwa wezwania na pojedynek od szambelana i od zdradzonego męża. Moglibyśmy nigdy nie przekonać się o talencie Mickiewicza, gdyby szambelan nie stchórzył, a mąż nie usłuchał żony i nie odstąpił od pomysłu pojedynku. Tak nie by go zabili. Oczywiście, że tak. Jego antykatolickie i probonapartystyczne wystąpienia przyczyniły się nawet do wyrzucenia go z posady profesora w Collège de France. Ponadto jako Żyd i mason był przeciwny religii katolickiej. Jaki był zatem Adam Mickiewicz? Bez wątpienia nieszczęśliwy. To prawdziwy bohater romantyczny. Piękny, pogmatwany i zagubiony. Goniący za szczęściem i no to ja już teraz wszystko wiem. Po co ja do szkoły chodziła? Czytać mogę tylko, że był wychowywany bez ojca, który umarł mu, gdy był jeszcze dzieckiem. Wychowywany przez kobiety, nie nauczył się, jak być mężczyzną. U nas tak uczyła mi Rosława Brzeźniowska. Może nabawił się jakichś kompleksów, które potem usiłował zagłuszać. Tylko, że wszystkiego no nie dało się powiedzieć przez te 3 lata. Jest to naprawdę postać tragiczna i to co najmniej na równi z opisywanymi przez niego bohaterami. Jednak w przypadku Mickiewicza bohaterstwo kończyło się tylko na słowach. Nie wcielał ich w życie, nie walczył o swoje ideały. Walkę zostawiał innym, sobie zaś pisanie. Może to i lepiej. Najlepsze, jak zawsze, zostawiał na koniec. Przyznaję, że dla mnie samego było to dosyć duże zaskoczenie. Właściwie wcale nie dziwię się, że został masonem i kabalistą. Przecież oni dokładnie tym się pasjonują. Ciekawostką może być także, że jego najsłynniejsza przypowiednia o wyzwolicielu dotyczy jego samego. Jego matka była obca, bo była Żydówką. Jego przodkowie pochodzili od
księcia, więc byli dawnymi bohaterami. A jego imię Adam, po przeliczeniu kabalistycznym, daje dokładnie liczbę 44. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Witam tymczasem w kolejnym odcinku. Oto odcinek z nowego cyklu o fizyce. Na początek zadam Ci kilka łatwych pytań. Co to jest materia, masa, ciężar i grawitacja? Jeśli uważasz, że wiesz, to zastanów się, skąd Ty to wiesz? Witam w cyklu Czego Ci nie mówią? Pewnie wydaje Ci się, że taka nauka jak fizyka jest jasna i tylko Ty jesteś za głupi, aby ją pojąć. Liczysz, że pewnie są mądrzy naukowcy, właśnie, którzy wszystko świetnie wytłumaczą. Ze Szwecji. No przecież są książki z zadaniami i definicjami na wszystko. No cóż, tak wcale nie jest. Książki do fizyki są pełne gigantycznych uproszczeń i niemal bajkowych schematów, nie mających nic wspólnego z naukowymi badaniami i dowodami. Wiele rzeczy jest niejasnych, a nawet tuszowanych. Prawda dostępna jest nielicznym wtajemniczonym, a dla motłochu są mega uproszczenia przedstawiające właściwie fikcyjny obraz świata. Nie wierzysz? To dobrze, tutaj znajdziesz dowody i fakty. Nauka stała się religią naszych czasów. Nie wypada przeczyć naukowcom, bo oni wiedzą, a my jesteśmy za głupi. To tak jak ksiądz mający specjalne umiejętności i wiedzę, aby nam wytłumaczyć Słowo Boże. Bo sami tego nie wyczytamy z Biblii, ani nie doznamy objawienia bez pomocy kapłanów i ich nieomylnej wykładni. Jednak postęp technologii i wykształcenia daje możliwość częściowego weryfikowania. Ciekawe, jakich kapłanów weryfikowania? Naukowych i religijnych kapłanów. Mm. Ja chętnie podzielę się z innymi, co udało mi się ustalić. Najlepiej, jak sam dla siebie zachęcam będziesz kapłanem. Do samodzielnego badania tematu, ponieważ nie chcę, byście ślepo wierzyli w moje słowa. Może tych faryzeusz? To jest ciężar. Ciężar. Wydaje się to oczywiste? Ale co? To mogli dać jakiegoś chłopca, który ładnie mówi pięknym głosem. Po co to dziad ma męczyć ludzi? Jakąś kochankę tu podstawił, przestraszoną. Dobrze, że ona zniknęła, tu nie ma. Nie słychać. To dopiero tajemnicza siła sprawia, że tak nam się wydaje. Skąd się jednak bierze ten efekt? Fizyka twierdzi, że działa przyspieszenie grawitacyjne na masę. No, mamy więcej nowych pojęć. Zatem prześledźmy je dokładnie. Dla Ziemi to przyspieszenie to 9,81 metra na sekundę kwadrat. Proszę. W przypadku Księżyca to tylko 1,62. Co oznacza, że każdy ciężar danego ciała jest tam sześciokrotnie mniejszy niż na Ziemi. To pewnie rozumiecie. Potocznie pojęcie masy i ciężaru stosuje się wymiennie. Często używa się też słowa waga. Przy ustalonym G ciężar jest proporcjonalny do masy ciała. Zatem przydałoby się ustalić, czym jest ta masa. Ale to za chwilę. Ciężar pochodzi od przyciągania masy które jest powodowane przez pole grawitacyjne. Stuka przez ten. Większa masa w polu grawitacyjnym to większy ciężar. Okej, tak nas uczą. Ale czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, dlaczego tak jest i skąd się to wszystko wzięło? Zatem po kolei. Naukowcy zakładają, że działa na odległość jakaś siła i zajmuje ona jakąś przestrzeń. Nazywają to polem. Jest to kolejne wymyślone pojęcie, bo tak właściwie żadne fizyczne pole nie istnieje. No może jedynie na wsi. Czym zatem jest fizyczne pole? Jest to leksykalny wymysł mający ujmować w jedno słowo, dosłownie nieskończenie wiele
fizycznych wielkości położonych w pewnym układzie w przestrzeni. Dotyczy to zatem niepoliczalnych rzeczy. I im więcej poznacie z kolejnych moich części, tym lepiej to zobaczycie. Jest to właściwie pojęcie matematyczne, a nie fizyczne. A matematyka, jak wiemy, nie musi mieć odniesienia do rzeczywistości. Fizyka zaś musi. Możecie nie mieć odpowiedniej wiedzy z fizyki i matematyki i nie dostrzegać, co złego jest w pojęciu pola. Ale zapytajcie się, czy w takim polu zmiana wielkości następuje skokowo, czyli kwantowo, czy liniowo, czyli ciągle. W pojęciu pola jest element czystej magii, bo jeśli zakładamy, że świat składa się z cząsteczek, to są między nimi luki i coś fizycznie musi przenosić oddziaływanie. Ale chociaż dobrze, że o tych Żydach zaczynają tu coś gadać, bo to takie było. Ludzie nie wiedzieli, co to masoneria, bo w Narodowym była wystawa masoneria. Ale ta Morawińska, ona nawet nie wiedziała, że ta linia mysia zwycięży i że będzie opieprzała tych masonów, których ona przedstawiła w Muzeum Narodowym. Tam cała historia tego było dużo. A już, ale to wystawa, ona była właściwie czasowa, to pewnie jej nie ma, ale tam jakieś katalogi są. No to byłby XVI, XVII wiek, jak się to rozwija. W XVIII, no. No to weź tego Mickiewicza, kto by tam myślał, że on był masonem i właściwie nie lubił Polski, a w polskiej literaturze się mieści. No, to ja przepraszam. Bo jeśli nie wiemy, jak i dlaczego on działa... Tam, że był chuliganem, to ja to lubię, jak ktoś przecież jak był młody, to co miał nie rozrabiać? No, musiał trochę. A tam na tych uniwersytetach, akademikach, to pełno tych chuliganów. Ja wiem, bo ja mieszkałam w akademikach wielokrotnie. A poza tym tam na Ochocie taki Grzesio, on był, poznał świadków prawdę, był pionierem i mieszkał w Pinesce. I myśmy do niego i tam jeszcze koleżanki były, też poznały prawdę. No to tam mieli dzieci normalnie, wiesz, rodziły się dzieci. No. A ten Grzesio taki, co chodził po filtrowe i głosił, to mówi, cholera, jak to ja te 60 godzin wypracuję jako pionier pomocniczy? Ja mówię, słuchaj, ja to muszę 90, jako pionierka, nie, odwrotnie, on 30, ja 60. No on musiał wygłosić tyle godzin i on był jako po studiach w tej Pinesce mieszkał i on zamiast iść głosić, to zabierał mnie do kawiarni. Ja mówię, słuchaj Grzesiu, będziemy tu siedzieć, to my to nic nie zrobimy. Musimy iść na te bloki, tu masz, to jest na ulicę, mój teren, chodź pójdziemy, będziemy stukać, pukać, bo on tak zaczepiał troszeczkę na ulicy, tak lubił, tak chytrze trochę, ja mówię, tak też, ale musimy iść na teren, bo bez terenu to nie da rady. I tej kawy przestań chlać tam, pić to te ciastka, bo to nie ma co, to czas tracisz. I on nie mógł tych godzin wypracować, o to chodzi. A widzisz, to u świadków są ludzie uczciwi, ty już od razu podchodzisz do rzeczowości. Ja wiem, pisali liczbę godzin wypracowanych, liczbę czasopism rozpowszechnionych, liczbę książek włącznie z Biblią. Nie, Biblia oddzielnie, czyli był jeszcze 40% za Biblię wcześniej, potem już nie. Książki. No było około 15 opcji. Trzeba było sobie wypełnić, sobie wpisać samemu. Nikt nikogo nie sprawdzał, ale to było tak, że brat przy bratu, siostra przy siostrze, to żelazo ostrzy się żelazem i to było tak uczciwie. To jak człowiek zaczął kręcić, to potem najczęściej było tak, że odchodził od prawdy, że go wykluczyli potem ewentualnie. No bo tak to jedno z drugim, zło ze złem się parowało, a tu dobro z dobrem.
Kiedyś dostawałam 40% za Biblię, rozpowszechnienie Biblii, czyli kupienie Biblii komuś i odsprzedanie, to od tej ceny 120 zł, no to ja brałam tam 40. Bracia dawali, poza tym dawali kieszonkowe, ale tylko pionierom. No ale najlepiej to było być tym pionierem specjalnym, co 5 godzin dziennie głosił, to wtedy wysyłali bracia na wieś czy gdzieś. I wtedy już nie miałaś tu kawiarenek, nie miałaś tu restauracji, tylko musiałaś być tam, gdzie byłaś wywieziona. No, a ja nigdy nie chciałam być żadną... Syberia normalnie. A ja musiałam być tu przy braciach i bracia mnie lubili, pilnowali i powiedzieli bratu podróżującemu, że mnie nie oddadzą. No, ale to nie mógł sobie taki wybrać terenu, to musiał tylko tak go posłali. No ten specjalny, to jak był poświęcony, no to po prostu. A jak tak normalny pionier, to mógł sobie wybrać, pojechać. Ja proszę Ciebie wzięłam walizkę i pojechałam do tych braci Wróblewskich na Niemcewicza 25 mieszkania 6, tam gdzie oni mi tam szkolili i tak dalej. Oni sami byli trochę zaskoczeni, że ja z walizką, ja mówię już jestem, jak to ja, nie? Już. I oni mnie przyjęli, tam mieszkałam u nich 2-3 tygodnie, oni znaleźli lokum u jednej siostry Zosi, potem tu i potem się to tak rozkręciło, że o, wspaniale. Znowu kolejne słowo, ale nie poddawajmy się. A teraz... To raczej nie ma czegoś takiego, że pionierzy po braciach mieszkają, tylko po prostu mieszka u siebie i gdzieś tam to co ma, to ma. A jak nie, to do pracy na pół etatu, najlepiej gdzieś na sprzątanie i wtedy ma cały dzień wolny, bo to chodziło o to, żeby był cały dzień wolny. A jak nie cały dzień, to chociaż pół dnia. No to jak robiła 8 godzin, to przecież ona była zmęczona i nie mogła więcej nic wskrzesić energii. Nie wiemy, co to jest materia i nie rozumiemy materii. Jednocześnie zakładamy prawo zachowania materii, a z drugiej strony mamy prawo samoistniego znikania i pojawiania się materii i jego krótkotrwałego istnienia w tak zwanych cząstkach wirtualnych. Sama teoria Wielkiego Wybuchu mówi o powstaniu całej materii Wszechświata z niczego, dosłownie niczego. Tak zatem podstawa fizyki... No, ale na czym polega Bóg, że stworzy z niczego? W kolejnych częściach przybliża najnowsze badania i sami zobaczycie, jak dziwne jest zaglądanie w głąb materii przez fizyków, którzy chcą zrozumieć, czym ona właściwie jest i z czego się składa. Zatem nie wiemy, co to jest ani masa, ani ciężar, bo bazują na tajemniczej sile grawitacji. Nie rozumiemy grawitacji, bo bazuje ona na pojęciu materii. Wszystko względne, oczywiście. Jednak to dopiero początek. W następnych częściach... Nasze życie jest względne. ...na zagmatwane pochodzenie materii, ciężaru i podobnych pojęć, pokazując najnowszą gałąź fizyki. Najgorzej jest, jak ktoś chce coś do końca zbadać. Nie da się. Wszystko jest względne. I nic nie ma oczywistego. Żydzi też. Myśleli, że już jak raz Jahwe im dał, to oni mogą robić co chcą, bożkom się kłaniać, a Bóg będzie błogosławił, bo to Mojżesz, czarodziejska różdżka i już laska marszałkowska. I to trzeba było zrozumieć sens tego zakonu mojżeszowego, że był Paidagogos, był przewodnikiem do Chrystusa, że oni czekali 4000 lat, tu śpiewają w kolędzie wyczekiwany, co to wszystko prowadziło do Chrystusa. A oni go zabili. Newton za to no zajmował się głównie... To o czym my tu możemy mówić? A oni go zabili. Co potem całkowicie porzucił, skupiając się wyłącznie do końca swego życia na czytaniu i pisaniu o Biblii. O tym też przyda się jeden odcinek, bo przedstawia się go jako wyłącznie naukowca, co jest głupie, bo więcej napisał na temat mistyki niż nauki. No cóż, o tym wam pewnie nie mówią w szkole. Cavendish zaś był bogatym dziwakiem i samotnikiem, przedziwnym uprzedzeniem do kobiet, tak, że nawet nie znosił ich obecności, co tyczyło nawet jego służby. Jednak jego talent jest niewątpliwy, dokonał wielu znakomitych odkryć, często przypisywanym innym ludziom.
ale pewnie o tym nie wiecie, znając książek zupełnie inne nazwiska jako odkrywców wielu znanych wam pewnie zjawisk. Co zatem naprawdę mamy? Chałupniczy eksperyment dziwaka Cavendisha z kulami na linie w jego szopie, pokazujący jakieś oddziaływanie z bliżej nieokreślonej przyczyny. Wyliczenia Newtona pokazujące siłę, efekt jaki występuje, bez nawet chęci badania źródeł tych oddziaływań. Wynikało to z filozofii Newtona, uważającego, że nauka nie może zajmować się rozumieniem przyczyn, a jedynie obserwacją i ich opisem. Teoretyczny pomysł Einsteina, co może być przyczyną istnienia zauważonych zjawisk grawitacji. Takie są naukowe fakty. Chyba niezbyt wiele, jak na najbardziej istotną siłę, trzymającą cały wszechświat w kupie. Najlepsze, jak zawsze, zostawiam na koniec. Co się stało przez setki kolejnych lat od odkrycia efektu przyciągania, nazwanego grawitacją? Co wiemy dzisiaj? No cóż, na pewno wiemy, że nie wiemy, co to jest grawitacja, ani jak dokładnie działa. Jest teoria, że istnieje pole grawitacyjne i jego nośniki, czyli grawitony, ale jest brak dowodów na to. Jest to na zasadzie analogii do pola elektromagnetycznego. I tyle. Taka jest naukowa podstawa. Analogia. Poważnie. Założono, że grawitacja działa podobnie. Dlaczego? Cóż, nie było lepszego pomysłu. Zatem znamy obserwowany efekt i umiemy go obliczyć, ale nie wiemy, co go powoduje. Naukowcy od lat szukają metody zbadania siły grawitacji. Powstały nawet detektory fal grawitacyjnych i budowane są od kilkudziesięciu lat. Wiele razy były pozytywne odczyty, ale potem okazywało się tylko zwykłym zakłóceniem. Jednak pierwsze zarejestrowanie fali miało miejsce 14 września 2015 w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie 11 lutego 2016 zespół naukowców poinformował o pierwszym w historii zarejestrowaniu fal grawitacyjnych. Fale te pochodziły ze zderzenia układu dwóch czarnych dziur, do których doszło miliard lat temu. Zatem zaobserwowano coś, co zdarzyło się miliard lat temu. Do tego dotyczy to najbardziej tajemniczych obiektów we wszechświecie, o których naturze niemal nic pewnego nie wiemy, czyli czarnych dziur. Super to jest naukowe. Dodam, że wydano na to około 400 milionów dolarów. Jednak w książkach już niedługo dzieci wyczytają, że grawitacja istnieje, umiemy ją mierzyć i mamy detektory. Zapomnijmy jednak dodać, że wcale nie przybliża nas to do zrozumienia samej natury grawitacji. Zachęcam do zgłębiania tego tematu samodzielnie i liczę, że kolejne części tego cyklu będą dla was jeszcze ciekawsze. Subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Tak, ale strasznie to jest ciekawe, proszę pani. Czego ci nie mówią nauczyciele, tajemnice, święty figwy? Czy wiesz, że zamiast Heil Hitler powinno się mówić Heil Schickelgruber? Albo co najmniej Heil Hitler, nie? No to zapraszam do filmu. Niemal każdy wie, kim był Adolf Hitler. Ale czy na pewno? Dzisiaj przedstawię kilka faktów, o jakich pewnie ci nie mówią. Witam w cyklu Czego ci nie mówią? Czego nie mówią ci nauczyciele? Patrząc na genealogię małego Adolfa, wszystko wydaje się doskonale jasne. Znamy jego ojca i matkę i datę i miejsce urodzenia. Więc gdzie tu jest tajemnica? Historia przodków Hitlera nadaje się na film z seksem, pieniędzmi i kłamstwami w tle. Wszystko zaczęło się od niezbyt cnotliwej babci. Przedstawię wam to tak jasno, jak tylko umiem, ale ostrzegam. Opowieść jest zawiła, jak serial brazylijski. Babka Adolfa była służącą. Co nie jest wyjątkowe, nabawiła się nieślubnego dziecka. Co jest jednak dziwne, to poczęła dziecko w wieku ponad 40 lat. Do tamtej chwili nie miała ani męża, ani dzieci. Za mąż zaś wyszła
5 lat później, czyli mając ponad 45 lat. Co dzisiaj byłoby dziwne, a w tamtych czasach musiało być wyjątkowe. Kto był jej ukochanym, zapytacie? Wędrowny pomocnik młynarza, któremu wcześniej umarła żona. Jednak nie uznał on dziecka i nie dał mu swojego nazwiska. Zatem nieślubny potomek nosił nazwisko matki, Schickelgruber. Co dziwniejsze, po śmierci babci Adolfa, jej nieślubnego syna wychowywał brat jej męża, mający już żonę i dzieci. To dość dziwne, ale zdarza się przecież. Niektórzy sądzą, że to on był właśnie ojcem tego dziecka. Mały Alois miał ciężkie życie. Pomyślcie tylko, był nieślubnym dzieckiem, a jeszcze matka umarła mu, jak miał 10 lat. Kompletnie sam, niekochany i wyśmiewany. I jego życie było jeszcze dziwniejsze niż jego matki, a jego potomek, jak wiemy, jeszcze dziwniejszy niż on sam. Ale po kolei. Alois skończył tylko podstawówkę, ale miał ambicje zmyć piętno swego pochodzenia. Zatem robił wszystko, by tak się stało. Aby pomóc swojej karierze w urzędzie celnym, gdzie pracował, a po co więcej bogatą, na taką karierę? Urzędnika. To, że była chorowita i inwalidką, to szczegóły. Ale miłość Alojza do kariery była silniejsza. Kariery. Rzeczywiście, jego kariera nie rozkwitła mogę. I mimo braku wykształcenia doszedł do stosunkowo wysokiego stanowiska. Zakupił także sporo nieruchomości. Jednak jego liczne romanse ze służącymi doprowadziły do separacji z bogatą żoną. Po tym oficjalnie związał się ze swoją kilkunastoletnią kochanką, Fanny. On miał wtedy ponad 40 lat. Jednak tego byłoby mało, bo zatrudnił 16-letnią kuzynkę Klarę, późniejszą matkę Adolfa, jako pomoc domową. Dopiero ultimatum oficjalnej dziewczyny, też przecież młodej, bo 19-letniej, zmusiło go do oddalenia nowego nabytku. Po tym wydarzeniu i po śmierci jego oficjalnej żony pobrali się. On miał 45, ona 21. Warto nadmienić, iż wcześniej zdążyła urodzić mu nieślubne dziecko. Niestety wkrótce potem zachorowała na płuca i odesłał ją na wieś. Wtedy to sprowadził odesłaną nastolatkę i sami się domyślcie. Tak, nowa pomoc też zaszła w ciążę. Jednak nie mógł jej poślubić, bo był jej zbyt bliskim kuzynem. Sprawa oparła się aż o Rzym. Także proszę Państwa, takie tajemnice, straszne rzeczy, że to jest naprawdę... Witam tymczasem w kolejnym odcinku. Oto odcinek z nowego cyklu o fizyce. Na początek zadam Ci kilka łatwych pytań. Co to jest materia, masa, ciężar i grawitacja? Właśnie. Jeśli uważasz, że wiesz, to zastanów się. Skąd Ty to wiesz? Także widzicie Państwo. Takie to wszystko ciekawe. Czego ci nie mówię? Czego ci nie mówię, Państwo? Zobacz. Pewnie wydaje się, czego ci nie mówię, że taka nauka jak fizyka część jest jasna. I tylko ty jesteś za głupi, aby ją pojąć. Liczysz, że pewnie są mądrzy naukowcy, którzy wszystko świetnie wytłumaczą. No przecież są książki z zadaniami i definicjami na wszystko. No cóż, tak wcale nie jest. Książki do fizyki są pełne gigantycznych uproszczeń i niemal bajkowych schematów, nie mających nic wspólnego z naukowymi badaniami i dowodami. Wiele rzeczy jest niejasnych, a nawet tuszowanych. Prawda dostępna jest nielicznym wtajemniczonym, a dla motłochu są mega uproszczenia przedstawiające właściwie fikcyjny obraz świata. Nie wierzysz? No dobrze, tutaj znajdziesz dowody i fakty. Nauka stała się religią naszych czasów. Nie wypada przeczyć naukowcom, bo oni wiedzą, a my jesteśmy za głupi. To tak jak ksiądz mający specjalne umiejętności i wiedzę, aby nam wytłumaczyć Słowo Boże. Bo sami tego nie wyczytamy z Biblii, ani nie dostamy objawienia bez pomocy kapłanów i ich nieomylnej wykładni. Jednak postęp technologii i wykształcenia daje możliwość częściowego weryfikowania tej tajemnej wiedzy naukowych i religijnych kapłanów. Ja chętnie podzielę się z innymi, co udało mi się ustalić. Zachęcam też do samodzielnego badania tematu
ponieważ nie chcę, byście ślepo wierzyli w moje słowa. Co to jest ciężar? Wydaje się to oczywiste, ale co o nim wiemy? Zatem jakaś siła ciągnie jakiś obiekt i stąd jest opór, który my odczuwamy jako ciężar. Jest to więc złudzenie, któremu daliśmy po prostu nazwę. Zatem nic nie jest ciężkie samo z siebie, to dopiero tajemnicza siła sprawia, że tak nam się wydaje. Skąd się jednak bierze ten efekt? Fizyka twierdzi, że działa przyspieszenie grawitacyjne na masę. No, mamy więcej nowych pojęć. Zatem prześledźmy je dokładnie. Dla Ziemi to przyspieszenie to 9,81 metra na sekundę kwadrat. W przypadku Księżyca to tylko 1,62. Co oznacza, że każdy ciężar danego ciała jest tam sześciokrotnie mniejszy niż na Ziemi. To pewnie rozumiecie. Potocznie pojęcie masy i ciężaru stosuje się wymiennie. Często używa się też słowa waga. Przy ustalonym G ciężar jest proporcjonalny do masy ciała. Zatem przydałoby się ustalić, czym jest ta masa. Ale to za chwilę. Ciężar pochodzi od przyciągania masy przez G, które jest powodowane przez pole grawitacyjne. Większa masa w polu grawitacyjnym to większy ciężar. Okej, tak nas uczą. Ale czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, dlaczego tak jest i skąd się to wszystko wzięło? Zatem po kolei. Naukowcy zakładają, że działa na odległość jakaś siła i zajmuje ona jakąś przestrzeń. Nazywają to polem. Jest to kolejne wymyślone pojęcie, bo tak właściwie żadne fizyczne pole nie istnieje. No może jedynie na wsi. Czym zatem jest fizyczne pole? Jest to leksykalny wymysł mający ujmować w jedno słowo, dosłownie nieskończenie wiele fizycznych wielkości położonych w pewnym układzie przestrzeni. Dotyczy to zatem niepoliczalnych rzeczy i im więcej poznacie z kolejnych moich części, tym lepiej to zobaczycie. Jest to właściwie pojęcie matematyczne, a nie fizyczne. A matematyka, jak wiemy, nie musi mieć odniesienia do rzeczywistości. Fizyka zaś musi. Możecie nie mieć odpowiedniej wiedzy z fizyki i matematyki i nie dostrzegać, co złego jest w pojęciu pola. Ale zapytajcie się, czy w takim polu zmiana wielkości następuje skokowo, kwantowo, czy liniowo, czyli ciągle. W pojęciu pola jest element czystej magii, bo jeśli zakładamy, że świat składa się z cząsteczek, to są między nimi luki i coś fizycznie musi przenosić oddziaływanie. A zatem to pole to jest właściwie nieskończenie wielki stół bilardowy z kulkami uderzającymi o siebie, a nie jakieś teoretyczne, ciągłe pole dające się wyliczyć w każdym dosłownie punkcie i mające coś takiego jak natężenie pola wyliczalne dla pewnego każdego punktu. A co jeśli dodatkowo nie wiemy dosłownie nic o tych kulach i wielkości, składzie i właściwościach fizycznych. I nigdy ich właściwie nie widzieliśmy i nie zmierzyliśmy w żaden sposób. Czy jest sensowne mówić o takim polu jako czymś fizycznie istniejącym, a nie jedynie o myślowym koncepcie? Dokładnie tak jest z tajemniczą grawitacją. Zatem wymyślono kolejne pole, czyli pole grawitacyjne. Jest to jedynie koncept bez naukowej bazy dowodowej, bo jeśli nie wiemy, jak i dlaczego on działa i co przenosi siły w tej przestrzeni, czyli w tym magicznym polu. Grawitacja jest ciągle najmniej rozumianą siłą w fizyce. Lepiej to zrozumiecie, po zapoznaniu się z kolejnymi częściami tego cyklu, a najlepiej po skończeniu kursu fizyki na co najmniej poziomie uniwersyteckim. Im więcej wiecie, tym więcej macie wątpliwości co do sposobu działania grawitacji. A im niższy poziom edukacji, tym pewniejsza i jaśniejsza jest ta koncepcja. I nikt nie wspomina, że w ogóle są jakieś wątpliwości. Część naukowców całkowicie odrzuca istnienie grawitacji jako siły fizycznej.
uważając, że jest to efekt złudzenia działania innych sił. To coś jak tajemnicze kiedyś ruchy Browna. Brown nie był pierwszy, już przed nim je obserwowano. Były to mikroskopowe ruchy cząstek organicznych, ale przypisywano je jakiejś sile życiowej, dopóki nie odkryto, że płyny składają się z małych, niewidocznych gołym okiem cząsteczek, chaotycznie zderzających się ze sobą i wywołujących takie wrażenie ruszających się makroskopowych cząstek, na przykład pyłków kwiatowych. Ale to temat na zupełnie inny film. Zatem dopóki nie zrozumiemy budowy i działania cząstek materii, wszelkie koncepcje sił, pól i fal mogą być zupełnie fikcyjne i błędne. Nie da się przecenić znaczenia grawitacji w nauce. Badanie całego wszechświata polega głównie na badaniu grawitacji ciał niebieskich. Jeśli grawitacja rzeczywiście nie istnieje, to nasze rozumienie galaktyk i struktury wszechświata może być kompletnie mylne i musielibyśmy zmieniać wszystkie książki do fizyki i astronomii. Jednak to uprościłoby wiele niejasnych obecnie zagadnień. Może dlatego astronomowie często nie są w stanie wyjaśnić grawitacyjnego ruchu odległych ciał niebieskich. Żeby wszystko pasowało, trzeba było wymyśleć nowe pojęcie ciemnej materii, żeby zrównoważyć obecne równania. Zgodnie z tym widzialne jest jedynie 10% całej grawitacyjnej materii wszechświata, a 90% jest dosłownie niewidoczne. Jeśli zaś odrzucicie grawitację jako osobną siłę podstawową i własność materii, to nie ma potrzeby na mnożenie niewidzialnych bytów zajmujących 90% masy całego wszechświata. Ciemna materia to jest jakaś forma materii, z której zbudowana jest znaczna część kosmosu. To nie jest tak, że odkryliśmy, możemy powiedzieć, że tutaj mamy słoik, w tym słoiku mamy ciemną materię, proszę o to mówić. O istnieniu ciemnej materii na razie sądzimy z innych przesłanek. Pierwszy raz z czymś, co dzisiaj dostarczyli na planie kosmicznej, to jest to, że to jest na tego jak to sobie wyjąć. Otóż najdalsza ciężka nasza, Uran, wydawała się niesłychać praw Newtona. To nie była ruchy, które zachęcają to Newtona, praktycznie do grawitacji, nie było w ogóle do tego. Na możliwości były dwie. Albo całkiem historię, albo było to jednowała także Urana, albo która jest dobra. Tylko za Uranem jest jakieś źródło grawitacji, którego my nie znamy do tej pory. W 1853 roku, opierając się na klasycznej mechanice Newtona, ustalono, że za Uranem powinna znajdować się nieznana dotąd planeta. Informacje te przekazano do obserwatoriów astronomicznych, które wkrótce zlokalizowały planetę Neptun. To oddziaływanie Neptuna powodowało niezrozumiałe zmiany w orbicie Urana, które zmusiły naukowców do rozpoczęcia poszukiwań. Ale w dokładnie ten sam sposób myślimy o tym, że istnieje coś, czego nie widać. Teraz jest ciemna materia, to jest bardzo niedobra nazwa, bo to jest jeszcze lepiej widziane. Czas na przeanalizowanie kolejnego fundamentalnego dla nas pojęcia. Masa. Czym jest masa? Masa to tajemnicza miara równie tajemniczej materii. Znowu kolejne słowo. Ale nie poddawajmy się. Tutaj zaskoczenie. Nie ma jednej definicji materii. Super. Wiecie, że mamy ich 4? Przytoczę tylko najszerszą z nich, najlepiej opisującą nasze zagadnienie. Materia to wszystkie obiekty wytwarzające grawitację i jej podlegające, czyli o niezerowej energii. Zatem coś, co generuje nieznaną nam bliżej siłę i jej podlega, nazywamy materią. Genialne. Zdefiniowanie pojęcia za pomocą czegoś, czego dotąd sami nie rozumiemy. Co z tego wynika? Nie wiemy, co to jest materia i nie rozumiemy materii. Jednocześnie zakładamy prawo zachowania materii, a z drugiej strony mamy prawo samoistniego znikania i pojawiania się materii i jego krótkotrwałego istnienia w tak zwanych cząstkach wirtualnych. Sama teoria wielkiego wybuchu mówi o powstaniu całej materii wszechświata z
Niczego. Dosłownie niczego. Tak zatem podstawa fizyki jest nieokreślona i ulotna. W kolejnych częściach przybliża najnowsze badania i sami zobaczycie, jak dziwne jest zaglądanie w głąb materii przez